Oj, mój lisek zachorował. Coś go sparaliżowało, czy coś. Będziemy dzwonić po pogotowie. Liska przywiązałem, tak jak widzieliście na tym. Przykryłem go kartonem, żeby się nie bał, ale przypuszczam, że on miał wypadek samochodowy. Bo mówię, tutaj zaraz jest ulica. Chyba miał wypadek samochodowy, tyłek strzaskany. Dzwoniłem po straż pożarną, bo się nigdzie nie można dodzwonić przez tą cholerną koronę. Do żadnych tam pomocy dla zwierząt, nigdzie. Także dzwoniłem po straż pożarną, zaraz przyjadą i przyślą kogoś odpowiedniego ze służb i zabiorą go. Co zrobią dalej? Nie wiem. Mam nadzieję, że go wyleczą. Że to nie będzie nic poważnego. No i chłopaki przyjechali i zabrali liska. Strażaki. Ale plus jest taki, że z tego co znam Niemców, to on teraz będzie odwieziony do weterynarza. Ale powiem wam, ani się nie mogłem nagrywać, no bo to są służby, także nie można ich nagrywać, oni sobie tego nie życzą. Ale powiem wam szczerze, że lisek ani się nie rzucał, ani nic. Normalnie na ręce można go było wziąć i spakowali go do transporterka. No i pojechał. No musiało go naprawdę bardzo boleć, albo się bardzo, bardzo źle czuł. No coś tam było nie tak. No. Mi się wydaje na 99,9, że miał wypadek samochodowy i strzaskany kręgosłup. Ale no nie wiem. Zobaczymy. No rdzeń nie był przerwany, bo by go nie było. No, bo by, to byłoby inaczej, bo wzięli go na ręce, to by zakwiczał, a też nie zakwiczał. Także zobaczymy, co będzie dalej. Odkażę sobie ręce, bo to wiadomo, bo też go miałem na rękach. Ściągałem mu pętelkę z szyi, także to zobaczymy. Aj, dobra, po lisku. Mam nadzieję, że będzie zdrowy. Życzymy mu tego wszystkiego najlepszego. Cześć.